Witajcie widzowie w nowym luźnym odcinku z Soldata. Jesteśmy w trybie Capture the Flag na serwerze BOS Knives Only. Oczywiście już tu kurwa zginąłem. Ach. Dobra. Czy on się Ragnara nazywa? O nie. Nie wiem, jakiś ciot. Kurwa. Granie, wybaczcie, że mogę tu spierdolić wiele rzeczy, ale przy nagrywaniu w tym jebanym soldacie nie mogę się wznieść powyżej, nie wiem. Nie wiem, wiele minutach grywa, 30 FPS jest tak marny, że ja pierdolę. Nie, mógłbym pogadać teraz o tym, co się będzie na kanale dziać, tak przy okazji. Moje plany na kanale są nawet trochę ambitne, ponieważ zacznijmy od tego, co się teraz dzieje, tak? Mam w planach nagrywać i nagrywam cały czas Resident Evil 4. Nie wiem, czy ktoś to oglądał, ale wykreśliłem z kanału właśnie Valiant Hearts, bo tak pomyślałem, że nie wczuję się w tą grę po prostu nagrywając, to sobie przejdę sam, ale nie będę tego dawać na kanał. Po prostu to usunąłem, bo nie chcę mieć pustej serii. Słabo wygląda. Tak, więc Valiant Hearts odpada, Resident Evil 4 omówiliśmy. Zajebiście. Kurwa. Następną serią, jaka będzie na kanale i będzie, będę w nią najwięcej inwestował czasu, to będzie Oblivion, The Elder Scrolls 4 Oblivion. To będzie gra, to jest gra, którą grałem naprawdę w dzieciństwie sporo. I znam ją na wylot i od jakichś 4 lat chcę po prostu pograć, nie miałem motywacji, żeby pograć w nią znowu, tak wiecie, na modach, na pewnej kurwie, wszystko co można tam upgrade'owane, wiecie, lepsza rozgrywka, nowe EQ, generalnie zajebiście zrobiona nowa mechanika, tak, mechanika, wiecie, nie że super gra zmieniona całkowicie, ale w chuj zmieniony jest tam i to jest głównie przez takie mody jak Oscuros, Oblivion, Overhaul, albo granie F.com. To są zajebiste rzeczy, naprawdę. Tak, więc Oblivion i to będzie... Nie będę nikogo ten zabarwiał, ale to pójdzie w setkę odcinków spokojnie, tak myślę. Spokojnie będzie ta setka odcinków. Więc to będzie naprawdę konkretna seria. Dalej, Soldat. Soldata będę nagrywał luźno, tu nie będzie żadna super seria, w którą będę inwestował też czas i zobowiązywał. I ja tam w innym odcinku wiedziałem, że to będzie wszystko na luzie, więc no. Dalej, chcę na kanale także rozwinąć treści survival, bushcraft. Bushcraft, Survival, ASG z moją grupą Cowboys from Hell, do której zapraszam, link będzie w opisie, bo już o nim wspomniałem na fanpage na Facebooku. Już to długo zapierdolę. Ty jesteś dobry! To było. Kurwa, widzicie jak jestem dobry. Dobra. Na czym ja skończyłem? Aha, na filmikach różnych, tak? No to pragnę robić także różne filmiki z tematyki burzka, survival, jak już się powtarzam, będę wrzucać nie tylko takie filmiki, chcę zrobić ferie, vlog o muzyce, taki konkretny, coś po ideach, pogadać. Tak po angielsku zrobię też napisy, żeby do więcej ludzi dotarło, po polsku. Sama treść mówiona będzie po angielsku, jakoś się postaram, żeby to nie wyszło kurwa marnie, żeby tam się nie słuchać po angielsku, nie? Ech. Generalnie chcę rozwinąć kanał, bardzo mi się podoba nagrywanie. Może nie jestem super naprawdę jakimś zaawansowanym, ale mi się to podoba. I kiedyś tak mówiłem, że chuj, nagrywanie to będzie takie po prostu tak dla jaj, dla widzów, dla hajsu, ale tak zmieniłem zdanie, że jednak to jest przyjemność i coraz więcej rzeczy, jak sobie gram na luźno, to tak powiem sobie, a sobie nagram, to będzie fajnie i tak dalej. Rzuciło mnie do red. Więc tak, nagrywanie jest naprawdę czymś zajebistym i mam tu wyjebane na hajs, bo i tak hajsu nie dostanę, kurwa, widów nie mam prawie w ogóle. A mogę coś fajnego naprawdę. Mogę fajne chwile przeżyć, po prostu patrząc jak mi tu komentarzy przybywa, subskrypcji, lajków na początku nie będzie zbyt łatwo, co prawda, tam będzie like na, kurwa, like. Subskrypcja na tydzień, może gorzej nawet. Nie. Będzie zajebiście, na pewno. Ale
nie będę już za dni odbywał widzów. No, wiem, że jest dużo youtuberów, na przykład właśnie, co na przykład nagrywa serię i mówi, że tak, jestem zajebistym youtuberem i tak dalej, nagra 5 odcinków, znudzi się, koniec. Potem miesiąc przerwy, nagrywa drugą serię po, kurwa, 5 odcinków, no i się znudził, no i koniec. I nie, to nie, tak nie będzie wyglądać. Teraz wyeliminowałem serię, która mogła być taką potencjalną porzuconą, która właśnie była Valiant Hearts. Ja bym tego nie skończył, to by mnie nudziło, ja chcę grać przyjemnie, nie chcę grać, bo to jest na trendzie, prawda? Ja będę na przykład, to co będzie na trendzie, ja będę chciał się wybić, to jest na pewno Hitman, który wyjdzie w marcu. Będę poświęcę, kurwa, pogram na niskich detalach. I nagram ten odcinek, bo wiem, że będą spadki FPS niestety, a bym bardzo chciał pograć na co najmniej takich średnich detalach, prawda? Chodząc na wysokie, ale spróbuję już taki odcinek wrzucić już w dzień premiery, żeby już naprawdę wbić jakiś widzów, bo to mogę się wybić, a chciałbym, żeby ludzie mnie oglądali, naprawdę to jest przyjemność. No, to by było na tyle. Nie, kurwa, to jest moja flaga, wypierdalać. O, ty chuju. Nie, nie dostaniesz mnie. Jestem zdziwiony, bo sobie radzę. Dostał jeszcze! Jestem zdziwiony, bo sobie radzę mimo tych FPS-ów. Mnie te FPS naprawdę wkurwiają. Zabiliśmy się nawzajem. Ciężko się gra, naprawdę lepiej się gra bez tego, więc jak będziemy grać w ligach jakichś, to będę się starać tak grać, że ktoś będzie po prostu nagrywać na widzu, co tu się dzieje. Kurwa. Ale coś pierdoliłem. Dobra. Co jeszcze mogę powiedzieć o kanale? No, jeśli widzowie właśnie, bo kurwa i tak pewnie nie teraz nie skomentuję za bardzo, ale jeśli ktokolwiek z nas jednak miałby jakąś ideę, co by tu porobić na moim kanale, piszcie, jakie tematy można poruszyć. Ewentualnie jakieś vlogi, jakieś ciekawsze, naprawdę. Chciałbym zrobić takie, zabrać się z takiej rzeczy. Nie będę vlogerem, od razu mówię. Za chuja, kurwa. Będę nagrywał covery, będę głównie gry i też właśnie, powtórzę się, będę nagrywał covery. Vlogi będą może raz na jakiś czas, prawda? Coś fajniejszego tam powiem. Teraz chcę właśnie powiedzieć bardziej takiej szerszej o muzyce, żeby jakiś ludzi przyciągnąć. To nie będzie super konkretny kanał, nie? Że to będzie super o let's playach i tak dalej. To będzie zróżnicowany kanał. Kanał o życiu, nie? Kanał o mnie, co lubię robić, co mnie interesuje. Będę tu z Bushcraftu będą fajne filmy. Myślę, że w wakacje będę wrzucał, co będę z moim przyjacielem robić na wakacjach. Drugim bratem też. A, mój brat, pierworodny na... Forever, oczywiście zostawię go w opisie, mój jedyny prawdziwy, nie z jednego łóżka, ale jednak to jest fenomen, ponieważ no nie ruchałbym go, nie? Z chęcią bym mu wykurwił, nazwałbym go Murzynem swoją kurwą, ale to jest mój brat i chcemy z nim rozwinąć nasze kanały. Zobaczmy, jak nam to pójdzie. Nie wątpię, jak Dominik, który jest właśnie moim bratem, zacznie nagrywać jakieś filmy, nie tylko Zagrajmy, tylko jakieś inne. Pewnie teraz kurwa mi napisze, co ty, pojebało cię, tylko let's play będę robić, ale no wiesz, cóż, może różnie się zdarzy, wszystko jest możliwe. Nie, ja tak też mówiłem, że będę tylko nagrywać, chuj, nic więcej, ale mi się to naprawdę spodobało i może też coś tam rozwiniesz. Jakiś kurwa FIFA, Coins Unpack, albo coś. co do mojej patologii na filmach, rozwijam się, staram się coraz lepiej. Dzisiaj na tym odcinku nie ma patologii, tak jak mówiłem, tak mówię cały czas, taki film przeglądowy. Nie jest kurwa super patologia, żeby wam jechać po matkach, po policji. Oczywiście jebać policję, sąd, szacunek dla więzienia, posługujcie się widzowie grypsem, to jest nasz język, nasza kultura. Ale już zbaczając z drogi patologii, właśnie, podejmując inny temat,
Za niedługo wychodzi taki serwer, Antaris. Nie żebym robił po prostu reklamę, nie kurwa, nie zapłacili mi. Ja bym sprzedał matkę za hajs, ale niestety nie zapłacili mi. Chcę po prostu powiedzieć, że ja tam z kumplami zbieram grupę, chcę mi jakąś fajną gildię zrobić. Mam już 6 czy 7 nawet ludzi. I to jest serwer Antaris, on się nazywa Antaris, prywatny serwer, tam dużo rzeczy chcą naprawdę zmienić, takich, wiecie, jak mechanika, chcą zrobić nową mapę w ogóle w metku, że będzie bodajże chyba jen, no nie, no tam co, mapy będą, nie, ale to będą dwa królestwa, nie będzie, wiecie, Shinsu, Chino, kurwa, nie pamiętam, Chunia i tak dalej, po prostu będą dwa królestwa i... No i to tam napisali, że to będzie się głównie tak na jednej mapie dziać i gra nie będzie głównie polegać na XP-niu, tak z mobów, tylko na questach. Będziemy questy wykonywać jako priorytet do wbijania po prostu poziomów. To będzie nasz główny czynnik w wbijaniu expa. Idioto, rzuciłeś mi pierdolony na szpata. Co ty powiesz? Tak, i Antaris. Piszcie w komentarzach albo w prywatnej wiadomości, jeśli byście chcieli z nami pograć, widzowie, bo zrobimy silną gildię. Chciałbym naprawdę grać o ranking. Wiem, że kurwa w metku trzeba maniaczenia, ale to jest dobre. Właśnie nie powiedziałem, to jest serwer medium podchodzący pod hard. Nie wiem jak z expem. Exp na pewno będzie jak medium, ale to może być coś podchodzącego między hard a właśnie medium. To będzie coś w połowie tego. Kurwa, rozjebali mnie jak dziwkę. Dobra. Chodźcie, skurwysyny. Chodźcie, jebać. O, mi się to nie podoba. Jestem trzeci. Chcę być, kurwa, pierwszy. No, niestety, FPS-y. Ach. Kurwa! Wkurwia mnie ten idiota. Chodź tu, kurwa, ci obe... na ten... No! Dobra. Niestety, soldat to taka gra z punkiem. Przychodzisz i zabijasz. Przychodzisz, zabijasz. Przychodzisz, zabijasz, giniesz. Przychodzisz, zabijasz, giniesz. To nie jest tak, że przetrwasz to kurwa 10 minut, nie? I jesteś bogiem jak w Call of Duty. Nie, właśnie o to chodzi, żeby co chwilę ginąć, bo... Byś kurwa... Ginął raz na 100 lat, to jesteś słabym graczem, bo po prostu kurwa nic nie robisz. Chyba, że serio jesteś tak dobry, to szacunek. Dobra, przysłużyłem się dla państwa. Undertaker! O kurwa! Ha. Kurwa, ach, to będzie... Ja pierdolę, Dopsik. Dopsik, fajna? O kurwa. O kurwa. Kurwa. Undertaker. No, przejebane. Muszę was rozpierdolić. Dobrze. Kurwa, czemu oni nie giną? Świetnie. Kurwa, dostałeś! Ja pierdolę. Dobra, oni wygrywają 7-1, to mi się bardzo nie podoba. Chodź tu, kurwa, jestem z was najlepszy. To przez tego idiotę, który mnie cały czas zabija, jest ciapaty i kurwa jeszcze wiele rzeczy, które mi się nie podobają. Ja pierdolę! Mogłem się tego spodziewać, takie rzeczy są na wyczucie, dobra. Kurwa, dziwko. Co on powiedział? Ja Manuel Magal, myślałem, że on powiedział Führer, Allah Akbar, to jest, kurwa, prawie, Allah Akbar, jestem dobry, już tak kurwa nie dam. Dostał, ale nie zginął. Dobra, zamknij prysk. Kurwa, ale to spierdoliłem. O nie. Pięknie. Czemu kurwa ci nie dzieje? Bierz tą flagę, idioto. Nie. Dobra. Za dużo mówię, dobra. Świetnie. Chodź tu, kurwa.
Lubisz machać ręką, nie? Chodź tu, kurwa. Jest, jest, jest! Dobry team, rozpierdolił go. Jest tak źle. Ha, nie! Jest! Zapierdolił! Kurwa! Dobra, ta flaga dalej tam jest. Ona flaga wróciła. Czekam tylko to na to. No, dobierzcie tą flagę. I jest! 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 Chodź tu, kurwa. Zdobyłem flagę! Zwróciłem flagę. Nie macie, kurwa, szans ze mną. Ej, no, coraz mi lepiej idzie mimo na tych zjebanych FPS-ach. Dobra. Ciężko mi tu mówić, bo muszę się naprawdę skupić czasem na tej grze. Nie mam takiej zajebistej podzielności, nie? I po prostu nie będę jednocześnie jakiś, kurwa, pro i napierdalał do was po naprawdę zajebistym poziomie, więc... Zajebiste! Zajebiste! Dobra, ej, to wygraliśmy? Wygraliśmy chyba. Dobra, powiem widzowie, że to będzie na tyle z tego luźnego odcinka, żeśmy pograli trochę Capture the Flag. Dwie flagi przeniosłem. Byłem chyba pierwszy w tabeli. Na pewno, no jest najlepszy. Zakład, że mnie nie zabijesz. Chodź tu, kurwa, dobra. Jeszcze kogoś zabiję, dobra? Ludzie, wybaczcie mi tą chwilę. Nie wiem, to ten odcinek z 15 minut będzie trwał. Pamiętajcie, żeby... flagę doniosę i będę zajebisty. Kurwa! Dobra, widzowie, to będzie na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, jeśli wam się podobało. Dzisiaj tak trochę pogadanki, jak to Soldat gra na luźno. Bardzo zajebista gra. Także piszcie w komentarzach, jeśli byście chcieli pograć. Bardzo chętnie bym z wami pograł, widzowie. Jeśli jakichkolwiek, to wow, którzy to oglądają. Piszcie komentarze, pograłbym z wami na serwerach, bo tak to mój brat spalił sobie zasilacz. Jeszcze do jednego ziomka muszę napisać, żeby pograł ze mną. Dla takiego Dawida, a potem do Moskiego. Moskiego pozdrawiam. Dzisiaj bez patologii nikogo nie gnoimy. Bierz tam. Ukradnę wam flagę. Ty kurwa, dobra. Yo!